Panie Marszałku, Wysoka Izbo, podczas tych debat słyszeliśmy, tak delikatnie mówiąc, wypowiedzi oderwane od rzeczywistości, ale i skandaliczne i odrażające. I obok zażenowania i takiego prawdziwego wzburzenia, to można było poczuć ulgę. Ulgę, że Polki, Polacy pokazali Państwu Państwa miejsce w mniejszości parlamentarnej, ale i ulgę, że już nigdy nie staną Państwo nikomu na drodze do posiadania dziecka. I mam szczerą nadzieję, że Wy i Wasze porównania, te okropne i te okropne poglądy nie tylko pozostaną w mniejszości, ale w końcu i na marginesie debaty publicznej, Panie Pośle Braun. I wraz z tym projektem chciałam powiedzieć Państwu, że do Sejmu wchodzi nie tylko szansa na nowe życie, ale i szansa na szacunek dla drugiego człowieka i tak bardzo potrzebną nam wrażliwość społeczną. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.